Arturze, spotykamy się przy okazji premiery, która będzie jutro, płyty jutro, ale trudno mi nie zapytać na sam początek, jak rozpocząć takim pytaniem, jak zdrowie? Bo ty dość mocno przeszedłeś COVID. Ja wiem, że nie każdy cię o to pyta, ale to jest takie pytanie, bo teraz wszyscy zadają sobie. Ja się boję w ogóle opowiadać o tym, wiesz, bo zaraz będę, wiesz, no to ci wszyscy nienawistni ludzie, wiesz, w sieci, którzy podejrzewają, że ktoś mi płaci za to, że na przykład, wiesz, umieściłem jakiś tam, wiesz, post o tym, że już się zaszczepiłem. Nie chcę o tym gadać. Znaczy, to co, no przeszedłem, no ciężko, no mi było, ale są tacy, którzy przechodzą ciężej, a też tacy, co umierają, wiesz. Znaczy, no ja jestem w ogóle szczęśliwy, że przebiegło to tak, jak przebiegło i tyle. Wokalnie jakoś odczułeś to? Tak, no bo mi się rzuciło głównie na płuca i wiesz, po... Ja mówię, ja nie miałem takich objawów jakby klasycznych, jakie są, jeśli można w ogóle mówić o klasycznych objawach przy COVID-zie, bo to też tak dziwnie. Tak, ja byłem zaraz chory po mojej żonie, więc wiem, jak ona przechodziła, jak ja przechodziłem. Wiem też, jak przechodzili moi koledzy na przykład, wiesz, to nikt nie przechodził tak w taki sposób jak ja. Podobnie Radek Majdan przechodził podobnie, bo to zgadaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, że podobnie właśnie przechodziliśmy. To znaczy rzuciłem się to na płuca tylko i wyłącznie. Nie miałem ani gorączki, ani żadnych objawów takich typowo jakby grypowych. Nic, absolutnie. Nic z tych rzeczy. Tylko brak możliwość oddychania. Tylko. No tylko, tak, tylko i aż. No tak, no to jest, no, tylko i aż. Wpadasz w panikę, wiesz, kiepskie uczucie i no nie życzę nikomu, żeby tego doświadczył. Słabe to jest. No ale no wyszedłem z tego, potem wiesz, zostałem przebadany, okazało się, no są zmiany w płucach, ale są one odwracalne, więc po tam jakiś mniej więcej 2 miesiącach już czułem, że to już się cofnęło. Czyli lepiej. Jest dużo lepiej. I spotykając się przy okazji płyty jutro, ja mam takie wrażenie, że to jest 11 numerów i wy to poukładaliście tak, że mamy... przynajmniej ja tak odebrałem, to jestem na świeżo po odsłuchaniu dzisiaj 2 razy, zanim się spotkaliśmy. Raz jest spokojniej, za chwilę wchodzi mocniejszy numer typu Kruki na przykład, który jest singlem. Za chwilę znowu jest spokojniej, mamy nienawiść. I to jest tak przez cały album. To był taki zamysł, żeby to było trochę tak na zmianę, raz spokojniej, raz mocniej, żeby to była taka trochę kolejka górska z tą płytą? Ja bym to uczynił. To znaczy ja wymyśliłem tą kolejność. I nikt nie wymyślił lepszej. czyli to jest ostateczna wersja, którą wymyśliłeś, ty rozumiem. Dokładnie tak. I wszyscy to zaakceptowali. Wszyscy stwierdzili, że tak jest chyba fajnie. Wiesz co, to jest trochę tak jak... ja się złapałem na tym, że jak zacząłem myśleć o kolejności piosenek, to, że zaczynam robić coś takiego jak playlista, wiesz, na platformie streamingowej, tak? Że robię to w ten sposób. Mam swoje playlisty, tak? Różnych rzeczy słucham. I tak potraktowałem dokładnie zestaw tych naszych piosenek. Mówię, kurczę, to się układa tak. Mówię, tak będzie fajnie chyba. Koledzy stwierdzili, że tak, że to jest dobra kolejność, że to jest okej. Okay. A wywaliłeś coś? Czy było coś więcej niż 11 numerów, które tutaj mamy? Zanim zaczęliśmy nagrywać płytę, było 36 piosenek. To potężnie, to już dwa krążki. Potężnie. Nawet dwa krążki ale, kawałek. Ale to wiesz, no, w takich formach, takie to były takie proste pomysły, gdzieś tam wiesz, niepokończone jakieś demówki z akompaniamentem jakiegoś jednego instrumentu na przykład, gdzieś tam zagwizdane. Albo, znaczy to było 36 pomysłów, które nie ocalały. To ocalało tylko początkowo 10, następnie jesienią 2020 roku 5 z nich zostało wyrzucone z płyty i pojawiła się koncepcja nowa. Pojawiła się nowa koncepcja i mamy 11 piosenek na płycie. I jest to płyta w zasadzie taka dwuczęściowa. Znaczy nie można jej tak podzielić, ale są utwory sprzed pandemii i utwory pandemiczne. Widzisz, i to też się tak trochę mi rzuciło w uszy, że tak się wyrażę, że jest jakby ten album w pewien sposób słychać różne etapy, w zasadzie na krótkiej osi czasu powiedzmy, różny etap życia, w którym znaleźliśmy się tak naprawdę my wszyscy. I ja interpretuję na przykład tytuł Jutro,
jako taką, takie pytanie o co będzie jutro, czy lepsze jutro nas czeka, jak naprawdę będzie wyglądała nasza przyszłość w obecnych czasach. Doskonale, doskonale, bo to, dokładnie to mieliśmy na myśli. Zastanawialiśmy się nad to, były tam różne propozycje rzucane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam jak dziś. A było to jutro. Pamiętam jak dziś z Wojtkiem Byrskim, współautorem tekstów, od 20 lat razem pracujemy. Z Wojtkiem tak właśnie zastanawialiśmy się, kurczę, no jaki tytuł, no może taki, może taki. Mówię, dobra, mówię, wiesz co, to już tak zmęczeni, tam wieczorem, już nie chciało nam się gadać. My tak, mówię, dobra, mówię, Wojtek, to jutro. On mówi, no właśnie jutro. Ja mówię, właśnie jutro. Mówię, fakt. To może być tytuł, jutro. I tak, wiesz, najprostsze rzeczy są najlepsze, zostało. Tak się mówi, że piękno tkwi w prostocie gdzieś, w jakimś tam stopniu. Dokładnie. I wiesz, też ja wiem, że to jest pewnie pytanie, które słyszysz za każdym razem, kiedy jesteś na wywiadzie, bądź to do ciebie wraca. I Robert Gawliński kiedyś powiedział, że on w sobie nie gniewa się za Baśkę, bo to jest numer, który mu przyniósł duże dochody. Jasne. Czy ty masz jakiś taki wewnętrznie, sam ze sobą jako artysta, problem, gdzie zawsze jest ira i zawsze są jakieś sztandarowe numery, które ludzie zawsze będą przypominać? Nie mam z tym problemu. Nie mam absolutnie z tym problemu. Dlaczego mam mieć problem? To jest tak, no, jeżeli napisałem ja, czy moi koledzy, napisaliśmy, zrobiliśmy wspólnie jakąś piosenkę, jakiś utwór nagraliśmy, no to chcieliśmy to zrobić. No mogliśmy tego nie nagrywać. No to prawda, wiesz, no to po co to nagrywaliśmy? No to teraz musimy się zmierzyć z konsekwencjami. No tak, ale to jakby nie masz takiego wrażenia czasami, że jest dla artysty szuflada jakiegoś jednego numeru, który gdzieś tam stał się hitem? Jest, no na pewno jest. Wiesz, to jest tak. To jest 12 płyta, tak? 12 płyta studyjna. A więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na każdej płycie powiedzmy średnio jest 10 piosenek, no to mamy 200 tam utworów. Nie, no nie to jak gadam. 100. No mniej więcej. No, ponad 100. Ponad stówkę utworów, tak? No ponad setkę. 120 liczmy. No powiedzmy 120 piosenek, które można by powiedzieć, no to jest nasz dorobek. Natomiast od lat. Jak jesteśmy zapraszani do jakichś imprez, nazwijmy to telewizyjnych, tak? Bo czasem się zdarza. No to telewizja chce, mówimy, dobrze, no to zespół wystąpi na imprezie. No zespół wystąpi bardzo chętnie. Mówię, słuchajcie, świetnie, bo akurat mamy teraz nową piosenkę, która jest właśnie lansowana, zaraz zapowiada nową płytę. Nie. Myślelibyśmy, żebyście zagrali Szczęśliwego Nowego Jorku i ona jest ze snu. No właśnie o to mi chodzi. Wiesz, to jest taki... no ale no, jeszcze nie masz wyjścia. To nie ty decydujesz, no, tak, tylko decyduje ten, kto cię jakby zaprasza, bo inaczej cię nie zaprosi. To są straszne problemy, to wiesz, no ale z drugiej strony mówimy, no dobra, no trudno. I to też powoduje, że w pewnym sensie przez niektórych ludzi jesteśmy postrzegani jako ten zespół, co to, wiesz, od 30 lat gra te dwie same piosenki. Znaczy 20, akurat to no tak, tylko od 20, więc... No właśnie, to 20-lecie jest tych piosenek teraz. Nie, 21 mamy, to 22, 23 lata temu. 23 lata, dokładnie. No. Więc mówię, no to wiesz, no od lat gramy to, zmuszeni jesteśmy to, grać te piosenki, a z drugiej strony na naszych koncertach własnych też gramy te utwory. No jest tego dużo, z tego jak byłem w Stodole, to był koncert, pamiętam wtedy, kiedy ogłosiliście wszystkim, a w zasadzie chyba z porozumieniem z Radosławem Majdanem i Małgorzatą Rozenek, że spodziewają się dziecka, z tego co pamiętam. Tak, był taki tak, dość tak, głośny tak, koncert, tak, który tak, potem opisywali wszędzie. No to tam tych hitów, takich waszych, powiedzmy sobie, sztandarowych, no to było to groma tak naprawdę. I takich, no, powiedzmy no tak, sobie, kultowych już. Tak sobie układamy zawsze, wiesz, playlisty koncertowe. No. Tak po prostu mamy w czym wybierać, no bo jest tych piosenek dużo. I gramy piosenki, które sami lubimy, no, tak naprawdę. Chyba najlepiej. No. Najlepiej dobrze się bawić. Nie ma nic. To będzie, że wiesz, że się dobrze bawicie na koncertach. Nie ma nic, wiesz, nie ma nic lepszego, jak po prostu grać to, co się rzeczywiście lubi. No, wiesz, ja współczuję niektórym artystom, niektórym muzykom, którzy są, wiesz, no, świetnymi instrumentalistami i tak dalej. Ja muszę czasami grać rzeczy, których wiem, że nie lubią. No, no tak. To wiesz, no to trudno. No. Tak już jest, ale my mamy ten komfort, że możemy sobie dobierać piosenki tak, jak chcemy.
I wspomniałeś 23 lata od tych numerów, o których rozmawiamy, ale też w tym roku, jeżeli liczymy w tym roku, jest 30-lecie płyty Mój Dom. Mhm. Mówię, że jej liczymy, bo ona potem jeszcze była reedytowana, czy wydana drugi raz na przełomie 91-92, potem była reedycja w 2002. Mieliście w planach, żeby coś zrobić w tym temacie. No, nie mówię o koncertach, no bo teraz wiadomo, że jest ciężko, ale jakiś produkt winyl, który jest teraz dość popularnym nośnikiem? Winyl już jest. Ja wiem, ale żeby zrobić jakąś specjalną reedycję, taką po prostu na 30-lecie z jakimiś dodatkami. Nie, takiego pomysłu nie mamy, bo my sami jakby nie mamy środków i nie mamy, wiesz, tego jak zrobić, zorganizować. Oprócz nas nikt nie jest zainteresowany tym. W ogóle jak ty wspominasz ten czas? Bo ja na przykład z opowieści ludzi ode mnie starszych, którzy bywali na waszych koncertach w tamtych czasach, kiedy było właśnie już po tym wybuchu popularności związanej z płytą Mój Dom, kiedy rzucałeś swoją flanelową koszulę w tłum i podobno dziewczyny się o nią pobiły na koncercie w Warszawie, rozrywając ją na strzępy. Nic takiego nie pamiętam. Ja tylko mówię, co słyszałem od ludzi, którzy byli podobno na tym koncercie. Jak ty wspominasz tamten czas, tak z biegiem lat, to już powiedziałeś, że jakby nie masz problemu z tą taką szufladą, nazwijmy to, takich dobrych, standardowych numerów, ani też, tak jak się domyślam, tej płyty pewnie. Ale czy to jest dla ciebie taki fajny moment, który jest zapisany na tej płycie, takiego młodzieńczego buntu, młodzieńczego wybuchu zespołu Ira, czy to jest takie coś, co okej, było i zostawmy to w tamtych czasach? Nie, no to jest, wiesz, no to zawsze to jest... To jest tak, wiesz, teraz jestem w zupełnie innym momencie życia, tak? Mhm. Jakby jestem zupełnie w innym miejscu. Mam za sobą bagaż doświadczeń, jakichś przeżytych sytuacji i tak dalej, więc jakby zupełnie też inaczej patrzę i na świat, i na ludzi, i na samego siebie, i na swoich bliskich, wiesz. Także, a wtedy, kiedy miałem tych 20 kilka lat, niczego nie wiedziałem jeszcze. Więc wszystko było dla mnie jakby, wiesz, taką otwartą księgą i po prostu nie wiem, co się wydarzy. Nie wiadomo, co będzie jutro, pojutrze, za miesiąc, za rok, za dwa. I wiesz, ja nie sądziłem, że ja będę aż tyle lat robił to, co robię. Jak miałem, naprawdę, kiedy zespół debiutował, ja miałem 21 lat i wiesz co, myślałem sobie, no fajnie, no udało się, wiesz, coś nam się udało zrobić, dostałem jakąś nagrodę, ktoś mnie poklepywał po plecach, mówi, że fajnie śpiewam, no dobra, no fajnie śpiewam, no ciekawy jestem, kiedy to się skończy, nie, bo mówię, pewnie to nie potrwa zbyt długo. A potem, wiesz, no okazywało się, że no, robimy jakąś płytę następną, robimy piosenki, to co nagrywamy, to co wymyślamy, ludziom się podoba, to co im dajemy na koncercie jest dla nich też w jakiś sposób ważne, ale też myślałem sobie dalej, no fajnie to się wszystko kręci, ciekawe kiedy się przestanie kręcić, wiesz, to jest tak, nigdy nie myślałem o tym, że o kurczę, ale jesteśmy fantastyczni, wiesz, ale jesteśmy świetni, no po prostu czego się nie dotkniemy, to zamienia się w złoto. Ja czy nie masz takiej tego nie miałem. Sodowej wody, która ci uderzyła do głowy? Moi koledzy to w tamtych czasach mówili do mnie, że jestem... czekaj, jak oni mówili? Że... Znaczy ja mówiłem zawsze, że ja jestem... Że twierdzili, że jestem pesymistą, że ja w ogóle nie... że się nie cieszę tym, co się dzieje. Mówię, nie, ja się cieszę, to mnie cieszy, wiesz, to jest fajne, tylko że ja myślę sobie o tym, że no, to są takie momenty tylko, to są takie chwile fajne, a za moment może się okazać, że już nie jest fajnie, że nikt nas nie chce i że już nie gramy, że no co wtedy będziemy robić, wiesz. Jak wtedy sobie z tym poradzimy, nie? Jakby sami, nie tylko ze sobą, ale jakby z życiem, które też równolegle tak, jakby, wiesz, każdy tak założył rodzinę, miał dzieci, obowiązki, zobowiązania finansowe i tak dalej, i tak dalej. No i co wtedy, wiesz, nie? Co zrobisz? Bo fajnie jest, wiesz, żyć bez trosku, jak się ma 21 lat, się samemu i w ogóle, wiesz, nie masz żadnych obciążeń możesz sobie robić z kolegami muzykę, bądź nie. No tak, no, jechać w trasę, bądź nie. Bądź nie jechać. A zupełnie inaczej jest, jak masz 55 lat, dorosłe dzieci,
wiesz, jakieś tam różne inne obciążenia, które musisz co miesiąc spłacać, wiesz, dbać też o swoje dzieci, mimo że one są już dorosłe i tak dalej, to i tak są dalej twoimi dziećmi i tak dalej, się o nie martwisz i tak dalej. No próbujesz pomagać, robić różne rzeczy, więc po prostu tych obciążeń tak zwanych, nazwijmy je, takich życiowych, jest cała masa, jest coraz więcej i twoje myślenie też jest zupełnie inne i gdzieś tam, no, jakiś rodzaj buntu jest w nas cały czas, tylko że my się buntujemy przeciwko czemuś innemu niż wtedy, kiedy mieliśmy po 20 lat, nie? Rozumiem. Czy no, wyczerpałeś jakby temat Iry, mojego domu, tak w 100% tych wspomnień, więc wracając do najnowszej płyty, która pojawi się jutro, jak teraz tutaj jesteśmy, nie baliście się wydawać jej w tym momencie, kiedy koncertów tak naprawdę nie można grać? To znaczy, wiesz, no to jest tak, że... zespołu, wiesz, przekłada premiery płyt. No baliśmy się, to właściwie jest, wiesz, o rok przełożona premiera, tylko że mówię, no to, a z drugiej strony to pozwoliło nam wrzucić tych 5 nowych piosenek na... i wyrzucić te, które nam się przestały podobać w tak zwanym międzyczasie. No tak. Czyli jakby, no, można powiedzieć, że pandemia zadziałała, to jest na plus. Tyle tylko, że... Czy wy planujecie w ogóle jakiś koncert teraz w takim okienku, które się szykuje na lato, tak jak było rok temu? Ale my nie wiemy, co to, wiesz, to czy nie, no, doświadczenie, nie. Nasze doświadczenie jest takie, że my nie mamy pojęcia, co się może stać za tydzień. Wiesz, bo za chwilę, za tydzień ktoś może podjąć decyzję, że a jednak nie. No i co wtedy zrobimy? Wiesz, no, my już mamy tak, że mieliśmy poplanowane koncerty na maj. No tak. Ale one zostały przeniesione. Ale wiesz, na kiedy przeniesione? Na listopad. No tak, i też nie wiadomo, czy to jest w ogóle, to też nie wiadomo, czy to wypali, bo są zapowiedzi, że być może jeśli tak mała będzie liczba wyszczepionych, jak w tej chwili jest, to będzie kolejny lockdown jesienią. No i wiesz, no i to co my możemy zaplanować? No nic nie możemy zaplanować. I też to jest też tak trochę łączące się z tym, co bodajże wczoraj pojawiła się wypowiedź lidera Demono. Nie wiem, czy wpadła ci gdzieś w oko na ten temat, że on jakby absolutnie nie ma z tym problemu, że nie ma koncertów, po prostu przebranżowił się i obecnie pracuje na budowie. Czy to jest taki moment, jak myślisz, że teraz tak naprawdę może ludzie w końcu zwrócą uwagę na to, że artyści są w położeniu tak naprawdę bardzo kiepskim? Nie. Ludzie nie zwrócą na to uwagi absolutnie. Ludzi to nie interesuje. Ponieważ przekaz medialny od jesieni zeszłego roku jest taki, że to jest, wiesz, przykład sprzed tygodnia czy dwóch, kiedy moja żona jechała taksówką i taksówkarz, słuchając właśnie jakiegoś tam radia i były informacje, że właśnie odmrożono branżę fryzjerską, branża fitness będzie, on mówi tak, no tak, bo oni mają straszną sytuację, to najgorzej, te branże to miały najgorzej teraz w epidemii. A moja żona, wiesz, mówi, wie pan co, pan chyba żartuje. No pan chyba żartuje, bo wie pan, no oczywiście to straszne, że są zamknięci, tak jak wszyscy, którzy są zamknięci i pozbawieni możliwości zarobkowania, tylko że no jednak działa podziemie fryzjerskie, bo jednak ludzie chodzą ostrzyżeni i nie robią tego sami. No tak. Jednak zakłady fryzjerskie działają pokryjomu, jednak branża fitness też na różne sposoby obchodzi te obostrzenia, to udają, że wszyscy są zawodowymi sportowcami i muszą tam trenować i tak dalej. Natomiast mówię, wie pan, no branżą, która najbardziej ucierpiała, to są artyści. Na co pan taksówkarz mówi, a co pani opowiada? Artyści wszyscy w Polsce dostali ogromne pieniądze od rządu. No tak, to jest... I jest koniec. Koniec dyskusji. To jest nie mamy o czym dyskutować, wiesz. Spróbuj napisać na fejsie, że masz ciężką sytuację. To nie radzę ci czytać tego, co ci odpowiedzą. Czyli dalej myślisz, że w zasadzie... Wiesz, a ja znam ludzi, znam muzyków, fantastycznych muzyków, kurczę, no wiesz, wysokiej klasy artystów, którzy pracują dzisiaj, wiesz, w jakichś hurtowniach, i musieli zrobić jakieś kursy, wiesz, obsługi wózka widłowego i mają się jakichś takich zajęć, które po prostu, no absolutnie, co mnie boli, ponieważ to są ludzie, którzy poświęcili całe swoje życie temu, żeby rozwijać swój talent, bo nie każdy może być muzykiem. Bo nie każdy może być wokalistą, bo nie każdy może być
malarzem, nie każdy może być pisarzem, nie każdy może być poetą, nie każdy może być aktorem, nie każdy, tylko ten, kto ma talent w tym kierunku. A talent trzeba rozwijać, a rozwija się go przez całe swoje życie. To nie jest tak, że uczysz się tego 4-5 lat i już po prostu do końca życia możesz to robić. Nie, musisz pracować nad sobą cały czas. Ale no, przecież nikogo to nie interesuje. Czyli mówisz, że ta świadomość przy społeczeństwa się jakoś chyba nie rozwinie w tym takim pozytywnym tego słowa znaczeniu w tą stronę, żeby jednak było spojrzenie na artystów, którzy są w tej sytuacji, jakiej są, trochę inne, nie jak ten taksówkarz tutaj wspomniany. Artyści w Polsce są postrzegani jako darmozjady, ludzie, którzy mają, zarabiają ogromne pieniądze za nic. Okej. No to jest taki śmiech przez łzy trochę, jakby nie patrzeć. No tak. Jakby nie patrzeć, ale czy... Natomiast zagraniczni, to jest zupełnie co innego. Nie, no to oni są fantastyczni. Zawsze się patrzy, że przecież tam, to oni są fantastyczni. Trawa jest bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma, tak naprawdę. Nie? Mleko inaczej smakuje i w wodzie jest coś takiego, wiesz, niesamowitego. Powietrze też jest lepsze. No. Lepiej się oddycha, lepiej się śpi. Czego wam życzyć jako zespół IRA? Po tylu latach wydaliście album, który jest... W zasadzie ja bym powiedział, że jest bardzo spójny. Jest też taki chyba bardzo osobisty. Znaczy na pewno jest osobisty, no bo on Gdzieś opowiada o tym całym zamieszaniu, wariactwie, które jest wokół nas. Koncertów to na pewno, żeby wróciły do normy. Tego sobie właściwie tylko życzymy, wiesz, tego, żebyśmy mieli możliwość normalnego koncertowania. To znaczy, wiesz, żebyśmy mieli pewność, że koncert, który jest zapowiedziany, się odbędzie. No tak. Że tam pojawi się publiczność. Że będziemy mogli zagrać normalnie, wiesz. Tego po prostu, tego nam brakuje i to, poza tym, no to jest nasze utrzymanie, wiesz, no inaczej co mamy robić? I aby te koncerty wróciły.